Zanim spotkasz się z człowiekiem iluzją, musimy zadać ci kilka pytań, żeby ocenić twój stan. Daj spokój, Mirando. Dalsze badania? Shepard rozwalił te mechy bez żadnego problemu. To powinno wystarczyć. Od ataku upłynęły 2 lata. Człowiek iluzja potrzebuje pewności, że osobowość i wspomnienia Sheparda zostały zachowane. Pytaj. I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Mass Effect 2. To co, zaczynam od rozmowy. Powiedziałaś 2 lata? Aż tak długo? Dokładnie 2 lata i 12 dni. Większość tego okresu spędziłeś na stole operacyjnym. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Na początek sprawy osobiste. Według akt wychowałeś się na ziemi, w trudnych warunkach, bez rodziców. Wstąpiłeś na służbę i przetrwałeś atak Miażdży Paszczy, w którym zginęła reszta twojego oddziału, pamiętasz? Tak, niestety. Straciłem wtedy wielu przyjaciół. Takie przeżycie zmienia człowieka. Może go nawet złamać. Czytałem raport. Zginęło tam 50 komandosów. Tylko tobie udało się przetrwać. Zadowolona? Prawie. Zapytam teraz o niezbyt odległą przeszłość. Wirmir. Zniszczyłeś fabrykę klonów Sarena, ale wybuch zabił tam członka twojego oddziału. Sierżant Ashley Williams zginęła w walce. Doprowadziła do tego twoja decyzja. Dlaczego ją pozostawiłeś? Była toksyczna? Zostawiłem wtedy na śmierć przyjaciela. To nie była łatwa decyzja, ale trzeba było ratować tylu ludzi, ilu się dało. Aż oddała życie za resztę oddziału. Bez niej nie powstrzymałbym Sarena. Zginęła bohaterską śmiercią. Rozumiem, komandorze. Nie osądzam cię. Każdy w Cerberusie wie, że trzeba było zniszczyć tę fabrykę klonów. Powinniśmy sprawdzić jeszcze inne kwestie. Daj spokój, Mirando. Dość tych pytań. Shepard wszystko pamięta, a ja ręczę za jego zdolności bojowe. Chyba masz rację. Oby człowiek iluzja zaakceptował wyniki naszego polowego badania. Człowiek iluzja? Człowiek iluzja czeka na ciebie w sąsiednim pokoju. Oj, człowiek iluzja może poczekać. Człowiek iluzja czeka na ciebie w sąsiednim pokoju. Nie może. Lepiej nie każ czekać człowiekowi iluzji. No pięknie. Dostosowanie sprzętu, pancerz, strój swobodny. Nie, no będziemy w pancerzu. Hełm, brak hełmu. Aaa, tak możemy sobie pokombinować. No dobra, nie będziemy w każdym razie teraz tego robić, bo człowiek iluzja nie lubi czekać. Gdzie jest sąsiedni pokój? Nie przyzwyczaja się do tego sprintu. Komandor Shepard. Człowiek iluzja. Myślałem, że spotkamy się osobiście. To konieczne zabezpieczenie. Częste wśród ludzi wiedzących to, co my. To, że dzięki tobie wciąż żyję, nie znaczy jeszcze, że ci ufam. Trzeba zapomnieć o sprawach osobistych. Ludzkość mierzy się z największym zagrożeniem w swojej krótkiej historii. Żniwiarzami. Miło, że nie straciłeś pamięci. Jak się czujesz? Nieźle. Widzę kilka ulepszeń. Mam tylko nadzieję, że nie zastąpiliście mi niczego naprawdę ważnego. Chcieliśmy odtworzyć cię możliwie jak najwierniej. Potrzebuję Sheparda takiego, jak w chwili walki z suwerenem. Co takiego robią żniwiarze, że postanowiłeś mnie ożywić? Trwa wojna. Nikt nie chce tego przyznać, ale ludzkość jest obiektem ataku. Podczas twojego snu znikały całe kolonie. Ludzkie kolonie. Uważamy, że stoi za tym ktoś pracujący dla żniwiarzy. Tak jak wcześniej Saren i Getty pomagały suwerenowi. Widziałeś to na własne oczy i pokonałeś ich wszystkich. Dlatego wybraliśmy ciebie. Wojna i Cerberus? Mało to do siebie pasuje. Czemu się w to mieszacie? Robimy wszystko, żeby zapewnić ludzkości postęp i przeżycie. Jeśli żniwiarze starają się nas zniszczyć, to Cerberus ich powstrzyma. Jeśli będziemy czekać na reakcję polityków albo przymierza, to nie zostanie nam już żadna kolonia. Suweren chciał zniszczyć całe życie w galaktyce.
Dlaczego żniwiarze mieliby brać na cel kilka ludzkich kolonii? Zniknęły setki tysięcy kolonistów. Powiedziałbym, że to całkiem niezłe żniwa. Nikt nie zwraca na to uwagi, bo ataki następują losowo, w odległych miejscach. Nie wiem, dlaczego nagle wzięli na cel ludzkość. Może zainteresowali się tobą po tym, jak zabiłeś jednego z nich. Jesteśmy dla nich zagrożeniem? Wojna i Cerberus? To nie zostanie nam trochę nam mieszają kolonia. Tutaj te pytania, odpowiedzi. Dlaczego ja w takim razie? Za pieniądze wydane na moje ożywienie można było wyszkolić całą armię. Jesteś wyjątkowy. Nie chodzi tylko o twoje zdolności i doświadczenia, ale też o to, co sobą reprezentujesz. W kluczowym momencie stanąłeś w obronie ludzkości. Nie jesteś tylko żołnierzem. Jesteś symbolem. Nie wiem, czy żniwiarze znają pojęcie strachu, ale tobie udało się zabić jednego z nich. Muszą to uszanować. Jeśli to zagrożenie dla ludzkości, trzeba zmobilizować przymierze. Ponieśli znaczne straty w walce z suwerenem. Odbudowują swoją pozycję, ale wciąż są za słabi, żeby marnować zasoby na potwierdzenie zagrożenia ze strony żniwiarzy. Łatwiej obwinić za porwania najemników i piratów. I zdecydowanie wygodniej. Walczycie ze żniwiarzami? Wskaż mi tylko kierunek. Miranda obawiała się twojego oporu. Rzadko się myli. Mój prom dostarczy cię na pochód wolności, ostatnią z napadniętych kolonii. Miranda i Jacob udzielą ci informacji. Miranda z zimną krwią zabiła Wilsona, a Jacob to zwykły najemnik. Oczekujesz, że im zaufam? Wilson był jednym z moich najlepszych agentów, ale i zdrajcą. Miranda zrobiła to, czego od niej oczekiwałem. Ocaliła ci życie na wiele różnych sposobów. Jacob to żołnierz, jeden z najlepszych. Nigdy mi w pełni nie zaufał, ale przynajmniej stawia sprawę jasno. Dacie sobie radę w tym składzie. Na razie. Mam się zgłosić na ochotnika, czy już to za mnie zrobiłeś? Zawsze masz wybór, Shepard. Jeśli nie znajdziesz dowodów, których szukamy, możemy się rozstać. Ale najpierw poleć na pochód wolności. Znajdź wszelkie możliwe wskazówki. Kto porywa kolonistów? Czy ma powiązania ze żniwiarzami? Ożywiłem cię. Reszta należy do ciebie. Szybko przechodzimy do konkretów. Już nie mówiąc o tym, że mamy piąty poziom postaci. Nie wiem, czy to wysoki, czy nie. Jak to wykorzystać, ale pewnie nam zaraz wytłumaczą. To mamy chwilę dla Jacoba i Mirandy. Ej, jesteście to jeszcze? No, i bardzo fajnie. Więc zacznijmy od ciebie. Dobrze, że człowiek iluzja przekonał cię, żebyś do nas dołączył. Chcę się tylko dowiedzieć, co spotkało tych zaginionych ludzi. Ale Cerberusowi i tak nie ufam. Rozumiem. Uważni, komandorze? Jeszcze nie wiem, ale okej, tak. Jesteś dobrym człowiekiem, choć możesz pracować dla złych ludzi. Może. Właśnie tak myślałem, kiedy pracowałem dla Przymierza. Dlatego teraz jestem tutaj. Oho. Wiesz coś o tej kolonii, do której zmierzamy? Niewiele poza tym, że nazywa się Pochód Wolności. Więcej dowiemy się na miejscu. Podobno służyłeś w Przymierzu. W sumie 5 lat. Przerzucali mnie po całej galaktyce. Przez pewien czas byłem nawet kaprem. Nigdy nie słyszałem o kaprach. To inicjatywa Przymierza. Wynajmowali niezależnych kapitanów statków i wykorzystywali ich w miejscach poza oficjalną jurysdykcją. Właściwie nie należeliśmy do Przymierza. Gdybyśmy wpadli, mogli się wyprzeć jakichkolwiek powiązań z nami. Teoretycznie mieliśmy być ponad przepisami, wolni od ograniczeń. Ale biurokracji i tak było aż nadto. W końcu zrezygnowałem. Takie udawane widmo. No dobra. Dlaczego dołączyłeś do Cerberusa? Miałem chyba dość tego, że na nic nie miałem wpływu. Wiele działań Przymierza wydawało mi się bez sensu. Sądziłem, że po ataku na Cytadelę wszystko się zmieni. Nareszcie zaproszono ludzkość do udziału w pracach Rady. Ale nic się nie zmieniło. Polityka, biurokracja, te same bzdury. Tylko inni przywódcy. W Cerberusie jest inaczej. Kiedy znika kolonia, nie powołujemy zespołu do opracowania planu zdobycia informacji. Tylko je zdobywamy. To na razie wszystko. Tak jest. Brzmi rozsądnie. Człowiek iluzja jest tobą zachwycony.
trakcie tej misji zobaczymy, czy jesteś w stanie spełnić jego oczekiwania. Kiedy będziemy na miejscu, nie możemy sobie pozwolić na niesubordynację. Wiem, komu podlegam. Będę wykonywać twoje rozkazy, dopóki nie zdradzisz Cerberusa. Ładnie mu ufa. Postaram się. Dziękuję. No właśnie, może pora podziękować. Nie miałem jeszcze okazji, żeby okazać wdzięczność za to, co zrobił dla mnie projekt Łazarz. Mam nadzieję, że było warto. Na tej stacji straciliśmy wielu ludzi. Musimy współpracować. Twoje podejście w tym nie pomaga. Mam ogromny szacunek dla twoich zdolności, Shepard. Martwi mnie jednak twoja motywacja. Wierzę w zasady Cerberusa. Czas pokaże, czy twój udział wspomoże naszą sprawę, czy jej zaszkodzi. Co możesz mi powiedzieć o kolonii, do której zmierzamy? O pochodzie wolności? Typowa ludzka osada w układach Terminusa. Mieli małą jednostkę ochrony wspieraną przez mechy i sądy zabezpieczające. Kolonia przeciętna praktycznie pod każdym względem. Niczym się nie wyróżniała, póki nie zniknęła. Masz jakieś domysły, co może tam na nas czekać? Dużo pustych budynków i jedna wielka tajemnica. Chcę się dowiedzieć więcej o projekcie Łazarz od osoby, która nim kierowała. Czyli nie ode mnie, tylko od człowieka iluzji. Gdybym ja dowodziła, kilka rzeczy zrobilibyśmy inaczej. Na przykład, no właśnie. Co byś zmieniła? Wszczepiłabym ci jakiś chip kontrolny. Człowiek iluzja nie chciał na to pozwolić. Bał się, że wpłynie to na twoją osobowość, jakoś zmieni twój charakter. Nie pozwalał nam w żaden sposób ograniczać twojego potencjału. Pomysł przywrócenia do życia z chipem kontrolnym w mózgu jakoś mnie nie zachwyca. Człowiek iluzja bardzo z tobą ryzykuje. Mogę jedynie mieć nadzieję, że to się opłaci. Opowiedz mi o sobie. Martwisz się, czy mam kwalifikacje? Mogę zmiażdżyć mecha biotyką lub odstrzelić mu łeb ze 100 metrów. Co wolisz? Chodziło mi raczej o twój charakter. Nie szukam przyjaciela, Shepard. Skoncentrujmy się na misji. A szkoda. Służyłaś razem z Jacobem w przymierzu? Człowiek iluzja odkrył mój potencjał i zwerbował mnie, kiedy byłam młoda. Ile miałaś lat? Dość, żeby wiedzieć, że tego chcę. Dobra, więcej nam nie powie. Widzę, że rozmowa cię nie interesuje. Mamy zadanie. Możemy o nim rozmawiać lub je wykonać. No, są inne rzeczy do pogadania. Egoizm, prawość plus 12. No właśnie, pokażcie nam naszą... O, a mnie aż tak bardzo się nie zmieniło. Naszą postać, drużyna, Shepard. Egoizm, w którym momencie my byliśmy tacy niemili, ale na szczęście prawość rośnie, czyli to tak ostatnia było, tak? Te niebieskie, nie tylko niebieskie. Mamy punkty do wydania. Będziemy musieli nad tym też popracować, nim zaczniemy walczyć. Które zadanie niewielkie obrażenia obezwładnia wszystkie cele w pobliżu? Znaczy fajnie by było, jakby on zadawał obrażenia. O, i to mi się podoba. Do granaty dodawane są metalowe odłamki zadające przy wybuchu dodatkowe obrażenia. No i w końcu ktoś pomyślał o tym, że ten granat jakoś sensownie działał, ale... Zadanie wykonane? Na wyższy poziom. Podsumowanie zadania. Importuj premię. No, ale co, jak jest to 46 tysięcy kredytów? Start na poziomie 4, ale to i tak rozumiem, że za ten poziom 55, a tu przeliczyli poziom naszej postaci na kredyty. Tyle dobrze. Dużo prawości, nieco egoizmu, tak, granatnik, kredyty. Suma zarobionych kredytów, znalezione fundusze Cerberusa 7 tysięcy, a my mamy tu 146 tysięcy. Przypuszczam, że to i tak będzie mało, skoro wcześniej operowaliśmy na milionach. Ale okej, okay. Będziemy musieli popracować też nad naszą postacią. Na miejscu, Shepard. Człowiek iluzja przekazał ci dowodzenie. Co mamy robić? Co chcesz? Co znaleźliście w innych koloniach? Nic. Żadnych pozostałości po ataku, żadnych zwłok. Nawet śladów niezwykłego materiału genetycznego. Oni po prostu znikają, a my nawet nie mamy kogo ścigać. Na pewno chcecie wykonywać moje rozkazy? Nie po to cię ożywiliśmy, żeby teraz w ciebie wątpić, komandorze. Człowiek iluzja mówi, że tu rządzisz, więc rządzisz. Spoko. Dlaczego uważacie, że to śledztwo pozwoli odkryć jakieś nowe fakty? Do innych kolonii najpierw docierali oficjalni śledczy. Czasem również szabrownicy i ekipy odzyskiwania surowców. Tym razem mamy nadzieję być tam pierwsi. Może coś znajdziemy, zanim ktoś inny zatrze ślady. Najważniejsze będzie poszukiwanie ocalałych. Wątpię, że ktoś przeżył, komandorze.
Pozostałe kolonie były całkowicie opustoszałe. Fajnie by było kogoś znaleźć. Wszystko jest lepsze od kolejnego miasta widma. No, trzeba przyznać, że wszystko graficznie tutaj teraz wygląda lepiej, ale myślę, że nim wyruszymy dalej, dobrze by było rozdać jednak te punkty, zarówno nasze, jak i drużyny. Dziennik to są zadania standardowo. Fajnie, bo się nie pogubimy tutaj. Leksykon, no to te notatki, które możemy sobie odczytać czy znaleźć po drodze, ale je to też na pewno idzie znaleźć w jakiejś Mass Effect Wiki. I pokażcie nam pozostałych. Tak, wszystkim mamy punkty do rozdania, więc popracuję nad tym. Ogólnie nie wygląda, jakby było dużo miejsc, żeby je wydać, ale może to się jakoś rozszerzy, tak? By jakoś mogło wyglądać. Tylko nie wiem, jak traktować punkty drużyny, bo mamy 8, ale czy jak sobie odpalimy na przykład mistrzostwo bojowe, mamy 5 punktów. A nie, to dla każdego jest 8. To myślę, że tak. Nam się przyda jeszcze tutaj granat hukowo-błyskowy, bo na tym poziomie zadaje obrażenia. 60 punktów, a tu możemy dodać sobie zdrowie obrażenia od broni. Wydaje mi się, że to i tak jest lepsze. Tak, te mistrzostwo bojowe to taka podstawa, z czym powinniśmy startować, choć może się mylę. No dobra, wy za to moglibyście rozwinąć sobie zdolność agenta Cerberusa. Tak, zdrowie obrażenia od broni, no taka podstawa, bo... Pozostałe rzeczy ok, też dodają jakieś tutaj obrażenia, ale no, wymagają dodatkowych działań. Resztę punktów sobie zachowa i tutaj też zrobimy z naszej Mirindy agenta Cerberusa. Może spoko, może źle tutaj jakoś nad tym dumam, ale załóżmy, jest ok. Jedyne co rozumiem, że jeszcze w tym momencie nie zarządzamy strojem, tak? Jakieś tu przebieranki, dorzucanie broni i tak dalej, i tak dalej. Może zapiszemy choć raz. No i jesteśmy gotowi, ekipo, tak? Zobaczymy, z czym się tu spotkamy. Chwilę możemy jeszcze pobiegać, pozwiedzać. Wygląda, jakby wszyscy wstali od stołu i wyszli w połowie obiadu. No jest różnica, chociaż przypuszczam, że samo Mass Effect 2, nawet w oryginale, wyglądało dużo, dużo ładniej niż jedynka, tak? Więc... Gdzieś zresztą było mówione, że najwięcej pracy, jeżeli chodzi o cały remaster, było właśnie w pierwszej części. Ciał, zniszczeń czy śladów bitwy. Może jednak ktoś tu jeszcze żyje. Halo? Dziwne. W innych koloniach systemy ochronne były wyłączone. No tak. Znowu Wilson, coś tu się działo? Wow. Cel zdjęty! Macie jakieś... O, a my mamy tu karabiny szturmowe, a się męczymy takimi głupotami. Ale macie jeszcze jakiś medizel? Albo coś? Chyba ktoś tu stracił tarczę. No ładnie. Ktoś je przeprogramował na atak. Nie jesteśmy tu sami. Trochę się zmieniły zasady panujące w tym świecie. Jeszcze trzeba się przyzwyczaić, tak? Bo tak wcześniej mieliśmy gdzieś tutaj leczenie pod tym menu. A pod tym, albo pod tym, amunicja, a jedność. Żaden człowiek nie zginął, okej. Okay. A szkoda, tak? Granaty, amunicja. Dobra, nie ma co kombinować. Będziemy musieli się przyzwyczaić do częstszego stosowania tych rzeczy. No i na szczęście ta możliwość hakowania nawet bez zdolności technika. Zaznaczaj pojedyncze węzły, aby znaleźć pasujące symbole. Kiedy znajdziesz dwa pasujące symbole, wybierz je, aby zamknąć obwód. Zamknij wszystkie obwody przed upływem wyznaczonego czasu, aby pokonać zabezpieczenia. Jeszcze mi zupełnie to nic nie mówi. Tyk, cyk. A, rozumiem. W ten sposób mamy się bawić. Czyli takie... Memory, tak? Tu jest takie CC, ok. No i to nie ma wielkiego wyboru. No, na pewno lepsza zabawa niż to, co mieliśmy w jedynce. I kredyty.
Ona... Widzieli nas! Wow! No to lepiej. No trzeba przyznać, że potrafią się schować. Gdzie nasza snajperka jeszcze? Leży! Leszy! Mamy karabin snajperski, o właśnie. Tego jeszcze nie testowaliśmy. Części zamienne. 1000 kredytów. Kurczę, to wygląda na to, że te nasze 150 tysięcy kredytów to tam tyle co nic. Ani kroku dalej! Kaza! Ja miałam to załatwić! Zaraz! Shepard? Nie będę ryzykować z agentami Cerberusa! Schowajcie tę broń! Shepard? Czy to... Ty żyjesz? Tali! Co ty tu robisz? Tali, a nie pamiętasz, jak dawałem ci te dane getów? Owszem. Praza, opuść broń. To zdecydowanie komandor Shepard. Dlaczego twój dawny dowódca pracuje dla Cerberusa? Nie wiem. Może warto zapytać. Nie pracujemy. Nie pracuję. Cerberus mnie odbudował, ale nie słucham jego rozkazów. Szczegóły możemy omówić, kiedy dowiem się, co wy tu robicie. Jeden z naszych wyruszył na pielgrzymkę. Nazywa się Vitor. Przylecieliśmy po niego. Czy to nie dziwne? Quarianin odwiedza odległą ludzką kolonię? Quarianie sami ustalają cel swojej pielgrzymki. Vitor postanowił wspomóc małą osadę. W tłumie zawsze był nerwowy. Niezrównoważony. Jeśli dodać do tego uszkodzenie płuczek dwutlenku węgla w jego skafandrze oraz zakażenie, najprawdopodobniej majaczy. Kiedy zobaczył, jak lądujemy, ukrył się w magazynie po drugiej stronie osady. Podejrzewamy również, że zaprogramował mechy na atakowanie wszystkiego, co się rusza. Połączmy siły. Tylko Vitor może nam powiedzieć, co tu się stało. Powinniśmy poszukać go razem. Dobry pomysł. Do przebicia się przez sondy i tak potrzeba dwóch oddziałów. Pracujemy teraz z Cerberusem? Nie, Praza. Pracujesz dla mnie. Jeśli nie potrafisz wykonywać rozkazów, zaczekaj na statku. Idźcie środkiem kolonii do magazynu. My pójdziemy dookoła, żeby odciągnąć choć część tych sond i oczyścić wam drogę. Twoi pobratymcy naprawdę nie lubią Cerberusa. Co mnie ominęło? Zabijali naszych. Przedostali się na flotyllę i próbowali wysadzić jeden z okrętów. Ja bym to inaczej wytłumaczyła. To nie była sprawa osobista. Później będziemy się kłócić o to, kto kogo zabił. Na razie mamy robotę. Zgoda. Będziemy współpracować, żeby dotrzeć do Vitora. Utrzymujmy stały kontakt radiowy. Jasne. Powodzenia, Shepard. Dobrze, że tu jesteś. To co dopiero będzie, jak spotkamy się z Liarą? Co jest? Serduszko? To będzie dopiero ciekawe spotkanie, ale... Uwaga, Shepard! Przed wami grupa sąd ochronnych! Ach, dzięki to... za ostrzeżenie, zajmiemy się nimi! To są te sądy. No jako inżynier moglibyśmy też wysyłać tego typu bajery, ale no niestety nie byłoby wtedy snajperki do dyspozycji. Dobra, zmieńmy broń jednak na karabin szturmowy, bo snajperka z taką szybką sądą... Miłej podróży! Świetnie. Prawie straciliśmy życie ze względu na... czy z powodu pieniędzy. Czy to się zawsze musi w pobliżu łączyć? To by nam ułatwiło trochę zabawę. Ale mamy. Dziękuję. Życie na szczęście wróciło, czy to nawet nie życie, a tarcze. Przeciążeniem ich! Strzelamy do nich? Strzelamy! Pamiętam! Ło kurczę, ale trzeba przyznać, że trochę szaleją. Przeciążeniem ich! Przeciążeniem, no to przeciążaj! Przeciążeniem ich! I co? Poćwiczyliśmy trochę. Przeciążaj! I co? I co z twoim przeciążeniem? Weź przyciąganiem, a my możemy przetestować nasz granat. No i teraz te granaty zaczynają jakieś wyglądać i działać. Można się było tego spodziewać. Szybciej! Nadal możemy ich dogonić. Mogliśmy lecieć razem, tak?
Dobrze, że chociaż Liara nam powiedziała, jak się sprawy mają. Wiemy, na czym stoimy. To nie podoba mi się taka mnogość. Wow! Ale oni naprawdę przesadzają z ilością czy poziomem trudności. Oj, to nie wygląda fajnie. Shepard, musimy się schować. Za osłonę. Wybierz. O tak. Żaden człowiek nie zginął, ale jedność to nie było leczenie. W jaki sposób na Y mamy? Na Y chyba był Medigel, tak? No, te rakietowe tu przesadzają. Przeciąż go, dziewczyno. Tarcze padły. Wróg leży. O, tu jeszcze nas coś obserwuje. I kolejny wrex obrońca się znalazł. Kurczę, ale no... Szybciej, Shepard. Jesteśmy w kabinie załadunkowej. Wiktor przeprogramował ciężkiego mecha, który rozwala drużynę Prazy. Chcieli dostać się do Wiktora pierwsi. Schowajcie się. Otworzę wrota kabiny załadunkowej. Teraz to mówisz? Znajdziemy osłonę przy drzwiach. Shepard, stań z przodu. Gotowe? A my weźmiemy snajperkę? Granatnik średnio. Modliczka, chodź. Już się robi! Ciężko opancerzony mech. Ci Guardianie nie mieli szans. Ten skurwiel nie da się tak łatwo rozwalić. Jakieś plany, czy... Weź go tam, przyciągnij do nas. Ja bym w ogóle granat na niego użył, tylko... To przeciąg... No tylko, że przeciążenie mamy chwilowo nieaktywne, więc chyba z granatem też nie mamy... Kurczę, że też musieliśmy, podczas ładowania nie można użyć. Uciekaj przed tym mechem! Ech, mech, ale żyjemy jeszcze. Jak twoje przeciążenie? No i jest, nareszcie. Trochę musieliśmy czekać, tak? Chociaż widzę, że przeciążenie na skrzynkę by mogło tam jechać, ale mamy to. Przeciąż go. No to jedziemy. No a to teraz my lecimy z granatem, a ty leć z amunicją zapalającą. Jest niezłe. Oj, on jakiś granat do nas rzucił, czy nie? To on tak ciężko chodzi. O! Kto? Zaraz wybuchnie! Bardzo dobrze, już wybuchł. A to nie była nasza kwestia? To nie my tak powinniśmy powiedzieć? No dobrze. Pokonane, co nam to porzucił? Iryt. To wygląda interesująco. Pozyskano dane badawcze do ulepszenia broni. Kolejny save. Kurczę, ale kolejny minus... Że trochę to trwa, tak? To nie jest taka szybka zabawa. C chyba tu było z tym. To było z tym, to z tym, tak. Więc zastanawiam mnie, czy później będzie jakaś opcja na przyspieszenie tych naszych tutaj działań hakujących. Ale okej, dziękuję. Są pieniądze. Jesteśmy szczęśliwi, ogniwo. Może nie będzie tak wiele rzeczy do skakowania, jak to miało miejsce w jedynce, gdzie na każdym kroku coś nam wyskakiwało. Ale poradziliśmy sobie z pierwszym takim minibossem. O, to jest jeszcze... Stąd chyba przyszliśmy? Apteczka, niekoniecznie. Bierz, odzyskano kredyty Cerberusa. Dobra. Tali? Pogadajmy jeszcze. Masz szansę odnaleźć... Okej, okay, a... Wiktora, kiedy ja będę się zajmować rannymi. Powinien być gdzieś po drugiej stronie kabiny załadunkowej. Brzmiało, jakby była zazdrosna. Otwory wracają. Mechy obronią. Bezpieczne przed rojami. Trzeba się kryć. Żadnych potworów, żadnych rojów. Wiktor? Nie ma Wiktora. Nie tutaj. Roje nie znajdą. Nadchodzą potwory. Trzeba się kryć. Nikt cię już nie skrzywdzi. On cię chyba nie słyszy, komandorze.
Trzeba się ukrywać. Trzeba się ukrywać. Mechy obronią. Nadciągają roje. Nadciąga nawałnica. Nawałnica roju. Jesteś człowiekiem. Gdzie się ukryłeś? Jakim cudem cię nie znaleźli? Kto nas nie znalazł? Te potwory. Roje. Wszystkich zabrały. Nie jesteśmy rozbitkami. Dopiero co tu przybyliśmy. Nie wiecie. Nie widzieliście. Ja wszystko widzę. Wygląda jak nagrania z kamer. Musiał to ręcznie zmontować. Co to jest do diabła? Boże, to chyba zbieracz. To jakiś obcy? To gatunek zza przekaźnika Omega-4. Niewielu ludzi osobiście spotkało jego przedstawiciela. Z reguły posługują się pośrednikami, łowcami niewolników, najemnikami. Ich powiązania ze żniwiarzami mogłyby wyjaśnić los kolonii. Zbieracze dysponują zaawansowaną technologią. Mogą unieruchomić całą osadę. Roje poszukiwaczy. Nikt się nie ukryje. Poszukiwacze cię znajdą, unieruchomią, potem zabiorą cię potwory. Dlaczego zbieracze nie porwali ciebie? Roje mnie nie znalazły. Potwory nie wiedziały, że tu jestem. Zbieracze nie słyną z dbałości o szczegóły. Może skafander zamaskował go przed ich czujnikami. Albo wykorzystywali technologię przeznaczoną do wyszukiwania ludzi. Do tej pory celami ataków były tylko ludzkie kolonie. Opowiedz mi o tych rojach. Tak cię znajdują. Chmury poszukiwaczy, maszyny jak malutkie owady. Dostają się wszędzie, znajdują cię. Potem cię żądlą, unieruchamiają. Coś jakby miniaturowe sondy. Szukają ofiar, które unieruchamiają polem zastoju lub toksyną paraliżującą. Chcę się dowiedzieć więcej o zbieraczach. Nikt za dużo o nich nie wie. Występują tak rzadko, że wielu kwestionuje nawet ich istnienie. Ważniejsze jest pytanie, dlaczego porywają ludzkich kolonistów. O co im chodzi? Może człowiek iluzja to ustali. Co się stało potem? Potwory zabrały ludzi na statek i sobie poszły. Statek odleciał, ale wrócą tu po mnie. Nikt nie ucieknie. Raczej nie wyciągniemy z niego nic więcej, komandorze. Dziękujemy za rozmowę. Bardzo nam pomogłeś. Badałem je. Potwory. Roje. Nagrywałem na moim omnikluczu. Dużo odczytów. Elektromagnetyzm. Ciemna energia. Musimy dostarczyć te informacje człowiekowi iluzji. Bierzcie Quarianina i wezwijcie prom. Co? Vitor jest ranny! Potrzebuje leczenia, a nie przesłuchania! Nie zrobimy mu krzywdy. Musimy się dowiedzieć, czy wie coś jeszcze. Oddamy go bez uszkodzeń. Już raz próbowaliście nas zdradzić. Jeśli go wam oddamy, nigdy nie zdobędziemy potrzebnych informacji. Praza był idiotą i zapłacił za to wraz ze swoimi ludźmi. Możecie pobrać dane z omniklucza Vitora. Proszę tylko, żebyś pozwolił mi go zabrać. Dołącz do nas, Tali. Musi polecieć z nami, a możemy ją poprosić, żeby dołączyła? Nie musisz stąd zabierać Vitora. Moglibyśmy współpracować, jak za dawnych lat. Chciałabym, ale nie mogę. Mam własną misję. Zbyt ważną, żebym mogła ją porzucić. Nawet dla ciebie. O wszystkim, jeśli nadal będę żyła. Zobaczymy, co się stanie. Brzmi niebezpiecznie. Co robisz? Cerberus nie powinien się o tym dowiedzieć. Cel znajduje się w przestrzeni getów. Już samo to wiele mówi. Możemy zaufać chyba Tali. Przeżył wstrząs. Potrzebuje opieki medycznej. Tali przekaże nam dane z jego omniklucza i zabierze go do flotylli. Rozumiem, komandorze. Dziękuję, Shepard. Cieszę się, że to ty wciąż wydajesz rozkazy. Powodzenia! Dam znać, jeśli dowiem się czegoś, co może się wam przydać. Gotowi do odlotu.
Shepard, dobra robota na pochodzie wolności. Quarianie przekazali nam dane z rozmowy z Vitorem. Nic nowego, ale biorąc pod uwagę naszą historię, to zaskakująco przyjazne działanie. Stosujemy różne metody, nie mogę jednak kwestionować twojej skuteczności. Przyszło ci do głowy, że czasem można zachować się miło? Dyplomacja jest świetna, kiedy funkcjonuje. Gorzej, kiedy wszyscy uznają cię za zagrożenie. Co ważniejsze, potwierdziłeś, że za porwaniami stoją zbieracze. Odnoszę wrażenie, że już o nich wiedziałeś. Miałem pewne podejrzenia, ale potrzebowałem dowodu. Niełatwo rozgryźć zbieraczy. Okresowo przybywają do układów Terminusa w poszukiwaniu, wydawałoby się, nieistotnych przedmiotów czy okazów. W zamian przekazują z reguły swoją technologię. Po dokonaniu transakcji znikają tak szybko, jak się pojawili. Wracają poza nieujęty na mapach przekaźnik Omega-4. To pierwszy dowód na bezpośrednią agresję zbieraczy. Dlaczego przekaźnika Omega-4 nie ma na mapie? Co o nim wiemy? Tylko tyle, że nie powrócił jeszcze żaden korzystający z niego statek. Zakładamy, że na okręty zbieraczy reaguje inaczej, pozwalając im na bezpieczną podróż. Jeśli potrafią manipulować przekaźnikami, to tylko potwierdza tezę o ich powiązaniach ze żniwiarzami. Jak myślisz, dlaczego skoncentrowali się na ludziach? Jeśli są agentami żniwiarzy, to powodów może być wiele. Ludzkość odegrała ogromną rolę w zniszczeniu suwerena. Może to wystarczyło, żeby ściągnąć na nas ich uwagę? Bardziej mnie martwi, czemu zadają sobie trud porywania kolonistów. Dlaczego ich nie zabijają, kiedy już są sparaliżowani? Co na tych transakcjach zyskują zbieracze? Nie są zbyt wylewni, jeśli chodzi o swoje motywy. Z reguły wyszukują gatunki z rzadkimi mutacjami genetycznymi czy wadami. Płacą ogromne kwoty najemnikom i łowcom niewolników za zdobywanie takich okazów. A potem odlatują. Nigdy wcześniej nie atakowali jednak konkretnego gatunku. No i brali po kilkadziesiąt okazów, nie dziesiątki tysięcy. Ukrywasz coś przede mną. Skąd wiesz, że są w to zamieszani żniwiarze? Wśród danych można znaleźć określone wzory. Rada i Przymierze chcą wierzyć, że koniec suwerena był również końcem zagrożenia ze strony żniwiarzy. Wiemy, że to nieprawda. Nie będę czekać, aż żniwiarze ruszą do boju. Musimy zaatakować pierwsi. Skoro to wojna, potrzebna mi będzie armia. Albo dobra ekipa. Przygotowałem dla ciebie listę żołnierzy, naukowców i najemników. Dostaniesz akta najlepszych spośród najlepszych. Możliwe, że niełatwo będzie ich znaleźć i przekonać, żeby do ciebie dołączyli. Ale masz wrodzone cechy przywódcze. Będę dalej śledzić zbieraczy i poinformuję cię, kiedy znowu się pojawią. Bądź gotów. Zatrzymaj tę listę. Chcę w ekipie tych, którym ufam. Tych, którzy pomogli mi w walce z Sarenem. Od tego czasu minęły 2 lata. Większość z nich zajęła się czymś innym lub służy komu innemu. Gdzie jest Kajda Nalenko? Wciąż służy w Przymierzu. Dostał chyba awans. Jego akta są zaskakująco dobrze utajnione. Gdzie jest Urdnot Vrex? Powrócił na Tuczankę, której nie opuszcza od ponad roku. Usiłuje zjednoczyć krogańskie klany. Co Stali? Pomogła nam już na pochodzie wolności. Tego się nie spodziewałem. Muszę zebrać więcej danych, zanim coś postanowię. Gdzie jest Garus Vakarian? Turianin zniknął kilka miesięcy po ogłoszeniu twojej śmierci. Nawet nam nie udało się go znaleźć. Gdzie jest Liara Coni? Na Ilium. Według moich informacji pracuje dla handlarza cieni. W takim wypadku nie można jej zaufać. Rozumiem. Są niedostępni. Ty tu dowodzisz, Shepard. Dostaniesz, czego ci trzeba. Nadal jestem widmem. Może zdołam przekonać do pomocy Radę. Spróbuj, jeśli sądzisz, że zdołasz ich przekonać. Pamiętaj tylko, że długo cię nie było. Wszystko się pozmieniało. Ty zajmij się zbieraczami. Ja zadbam o gotowość mojej ekipy. Dobrze. 2 sprawy, nim odejdziesz. Po pierwsze, odszukaj na Omedze Mordina Solusa. To salariański naukowiec, geniusz. Nasze informacje wskazują, że wie, jak przeciwdziałać rojom poszukiwaczy. Brzmi nieźle. Co jeszcze? Znalazłem dla ciebie pilota. Spodoba ci się, podobno jest jednym z najlepszych. Kimś, komu możesz zaufać. Komandorze, jak za dawnych lat.
Nie mogę uwierzyć, że to ty. I kto to mówi? Widziałem, jak wylatujesz w próżnię. Miałem farta, choć nic za darmo. Jak tu trafiłeś? Bez ciebie wszystko się posypało. Wszystkie sprawy, które ruszyłeś. Rada chciała tylko, żeby zniknęły. Załogę podzielono, akta ukryto, a mnie uziemiono. Przymierze odebrało mi jedyną ważną dla mnie rzecz. Wstąpiłem do Cerberusa. Ufasz człowiekowi iluzji? Nie ufam nikomu, kto zarabia więcej ode mnie. Ale nie są źli do cna. Tobie uratowali życie, mnie pozwolili latać. No i jeszcze to. Powiedzieli mi dopiero wczoraj. Miło wrócić do domu. Trzeba ją będzie nazwać. No proszę, i tak to się zaczyna. Powrót na Normandię, powrót Jokera. Ciekawe, czy też tę kwestię łamliwości kości jakoś u niego poprawili, zmienili, jak to wygląda. Ale faktycznie, dwójka zaczyna się dużo ciekawiej niż jedynka. Wprowadza nas od razu w akcję, nie ma chodzenia po Cytadeli, gadania ze wszystkimi wokół, tylko no konkrety. I nowa drużyna. To trochę smuci. Ja też liczę, że trafimy jeszcze na starych przyjaciół. Witam na pokładzie Nowej Normandii, komandorze. Przeglądałam akta osobowe. Zdecydowanie radzę zacząć od pozyskania Mordina Solusa, salariańskiego uczonego z Omegi. Wiemy, że zbieracze używają zaawansowanej techniki do unieruchamiania swoich ofiar. Będzie musiał opracować rozwiązanie, które nas przed tym ochroni. Bez tego będziemy bezradni. Pozyskanie profesora Solusa wydaje się najlogiczniejszym punktem wyjścia. Kim jesteś? Jestem sztuczną inteligencją Normandii. Załoga nazywa mnie Eddie. Sternicy nie lubią, jak odbiera się im sterowanie statkiem. Zwłaszcza Joker. Nie steruję statkiem. Talenty pana Moro nie zmarnują się. W sytuacji bojowej obsługuję systemy walki elektronicznej i cybernetycznej. Poza tym nie mam połączenia z systemami statku. Obserwuję, analizuję i doradzam. Nic więcej. Zgaduję, że my troje plus Joker nie wystarczymy do latania tym statkiem. Normandia ma pełną załogę. Wszyscy są na swoich miejscach i czekają na twoje rozkazy. Zakończono ostatnie przygotowania do startu, komandorze. Proszę tylko wybrać punkt docelowy na mapie galaktyki w C i B, a ja wytyczę kurs. Powinniśmy z Jacobem wrócić do stanowiska. Przyjdź, jeśli będziesz miał jakieś pytania. Odmaszerować. No taką ładniejszą tę Normandię zrobili niż to, co zapamiętaliśmy ostatnio. Więc o prywatny terminal, świeże wiadomości, możemy tu poszperać jakieś ploteczki, a naszej drużynie podoba mi się. Zbrojownia oczywiście, czy tak są szafki, to pewnie podobnie jak ostatnio. No, również jak rozmowy z naszymi sojusznikami. Więc myślę, że się tu odnajdziemy w miarę nieźle, ale no nabrało to takiego ładnego koloru. O właśnie, kajuta kapitańska. No. Najważniejsza część Normandii. Tam jakieś laboratoria.
ale też będziemy nad tym pracować. Choć to i wiele więcej już w kolejnym odcinku, bo mamy tu do pogadania, do pozwiedzania, do przetestowania wiele, wiele rzeczy. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej.